okazji wykonywania makijażu, pomyślałam sobie, że wykonam makijaż oka i zrobię dla Was test na żywo podkładu, o którym wspominałam ostatnio w jednym z filmików. I mówiłam o podkładzie L'Oreal Infallible. Jest to ten podkład. Jest to wersja tego podkładu, która się nazywa Stay Fresh i on ma jeszcze jedną swoją wersję, którą chyba za chwileczkę przyniosę i Wam pokażę, żebyście wiedzieli. A więc podkład ten L'Oreal Infallible występuje również w wersji tak zwanej Long Lasting i wygląda on w ten sposób, więc troszeczkę się różni. Ja obydwie te wersje tego podkładu mam w tym samym kolorze. Jest to kolor 120 Vanilla. One troszeczkę inaczej wyglądają, jak się patrzy na nie w opakowaniach, właśnie tak obok siebie. Ten wygląda na taki troszeczkę bardziej stonowany, a ten wygląda na taki bardziej pomarańczowawy, ale w rzeczywistości prawie tak samo wyglądają na skórze, jednak moim zdaniem i w moim odczuciu ten właśnie wersja Long Lasting troszeczkę jakby bardziej faktycznie zastygając, troszeczkę bardziej jakby się robi pomarańczowy, ale może to jest tylko takie moje wrażenie. Natomiast przejdźmy do meritum. Podkład ten przychodzi do nas właśnie w takim opakowaniu. Na opakowaniu, na każdej nakrętce mamy zawsze numerek oraz nazwę tego podkładu. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja mam kolor 120 Vanilla. Powiem Wam szczerze, że stacjonarnie kolor ten nie jest dostępny nigdzie. Ja sprawdzałam już we wszystkich możliwych drogeriach, niemniej jednak jestem tego pewna na 100%, że w żadnej z drogerii, które są powszechnie dostępne typu Hebe, Natura, Rossmann, Superfarm, tak, i właśnie o takich sieciówkach mówię, to nigdzie nie widziałam osobiście takiego koloru. Pytałam się również obsługi w sklepach i również powiedzieli, że nigdy takiego koloru nie mieli, więc jeżeli Wy widziałyście gdzieś ten kolor stacjonarnie, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja niestety, ale zawsze jestem zmuszona, albo stety, ponieważ w sumie przez internet jest taniej, więc stety jestem zmuszona do kupowania go przez internet właśnie ze względu na to, że po prostu nie ma tego koloru nigdzie stacjonarnie. Jeżeli chodzi o jego cenę, to również cena, jeżeli rozpatrujemy pod kątem sklepów stacjonarnych, wszystkie inne kolory, bo domyślam się, iż nie każdy będzie używał tego właśnie. Wszystkie inne kolory są ogólnie dostępne stacjonarnie, ale właśnie ten nie. Niemniej ich cena oscyluje w sklepach około 50 zł, więc no umówmy się, że za tego typu podkład, powiedzmy sobie sieciówkowy, to nie jest to jakaś super cena korzystna, więc ja zachęcam do kupowania go po prostu przez internet, tak jak ja to robię, i wtedy możecie go kupić za około 25 zł. Jeżeli chodzi o jego trwałość i jego utrzymywanie się ogólnie na cerze i przeznaczenie do różnych typów cer i krycie i tak dalej, to ja muszę Wam powiedzieć, że jest to kwestia bardzo indywidualna, bo wiem, że wiele osób, którym go polecałam, jest z niego zadowolonych, a osoby te mają różne typy cery, od mieszanych, po normalne w stronę przetłuszczających się, po normalne w stronę wysuszających się. Więc generalnie wydaje mi się, że jest on dość uniwersalny, biorąc pod uwagę tą, że tak powiem, grupę testową. Natomiast no, na pewno też znajdzie się ktoś, kto miał z nim do czynienia i był niezadowolony, więc też nie chciałabym, żebyście odebrali to w ten sposób, że ja go zalecam. Ja po prostu wyrażam swoją opinię i wyrażam się też o tym, jak on się prezentuje na mojej skórze, więc będzie to bardziej niż test na żywo, takie pierwsze wrażenie. Jeżeli chodzi o gamy kolorystyczne, to bardzo fajne jest to, że jest dużo kolorów, które wpadają w żółte tony, które nie są różowe. W zasadzie jedynym takim kolorem wśród tych kolorów wszystkich właśnie tego podkładu to jest kolor 125. Nie pamiętam dokładnie, jaką on ma nazwę, wiem, że ma numer 125. I on właśnie nawet w swojej nazwie ma coś z rose. I on jest właśnie taki delikatnie różowawy, gdzie jak zastygnie, to wygląda trochę świnkowo. I bym się przyczepiła w sumie tylko do tego jednego podkładu, koloru podkładu, a cała reszta jest bardzo fajna właśnie pod tym względem, że się idealnie sprawdzi dla wszystkich tych osób, które poszukują podkładów o żółtym podtonie. Producent obiecuje nam, że podkład ten jest 24-godzinny, ale od razu na wstępie Wam mogę powiedzieć, że 24-godzinny to on na pewno nie jest, ponieważ po pierwsze dlatego, że nie wiem, kto by przez 24 godziny trzymał podkład na twarzy, to było jakieś samobójstwo. A po drugie, ja widzę, że trzyma się on maksymalnie do 10 godzin, tak żeby wyglądać ładnie, ponieważ po 10 godzinach najzwyczajniej w świecie zawsze też w wyniku dotykania, przybadania telefonu, drapania się po czole, drapania się po twarzy, zawsze gdzieś tam ten podkład jednak się ściera i po prostu po jakimś czasie wygląda on no, nieschludnie już i nieładnie. I ja osobiście uważam, że podkład trzymający się do 10 godzin
jest to wystarczająca ilość godzin, aby nazwać go bardzo fajnym i godnym polecenia. Producent obiecuje nam również, że ten podkład ma nam zakryć wszystkie nasze niedoskonałości, że ma nam zakryć świecenie się, że nie ma być widoczne świecenie się, że nie wysusza naszej skóry i że nie daje nam efektu maski. Jest podobno podkładem nawilżającym. Ja Wam mogę powiedzieć, że ja jako posiadaczka skóry normalnej, w stronę suchej, mogę powiedzieć, że ten podkład zdecydowanie ma formułę nawilżającą, ponieważ zazwyczaj większość podkładów działa w ten sposób, że po prostu w miarę jakby ubiegu godzin to jednak się czuje, że ten podkład się troszeczkę jakby tak sprawia, że nasza twarz się ściąga, że czujemy ogólnie ten podkład na twarzy. A ten podkład właśnie jest taki, że go nie czujemy, jest w miarę lekki i bym powiedziała, że ma w sobie jakąś formułę nawilżającą, ponieważ zdecydowanie dla posiadaczek cery suchej działa on bardzo komfortowo, tak bym powiedziała, kojąco, więc jest to na pewno podkład, który tutaj akurat w tym aspekcie się sprawdza zgodnie z obietnicami producenta. A teraz koniec gadania, przechodzimy do nakładania. Ja zawsze, nawet jeżeli jest to makijaż na wyjścia, w związku z tym, że nie mam problematycznej cery, to zawsze nakładam jedną pompkę i zawsze nakładam tą pompkę gąbką rozprowadzając. Chyba że pojawią mi się jakieś takie niedoskonałości jak ten na czole, to wtedy używam po prostu kamuflaża i tyle. Nie dokładam w tych miejscach podkładów, ponieważ uważam, że jest to po prostu bez sensu. Jeżeli widziałyście mój filmik z testem podkładu L'Oreal Tłumacz Nowa Formuła, który Wam tutaj podlinkuję, to możecie sobie też go obejrzeć i będziecie miały takie porównanie, jeżeli chodzi o właśnie wersję Infallible, a tą wersję Tłumacz, ponieważ właśnie ten podkład, on jest troszeczkę gęstszy niż Tłumacz, on nie spływa po dłoni, on jest taki bardziej zbity i powiedziałabym, że ma bardziej formułę takiego kremu niż takiego właśnie leistego płynu. Ja zawsze go nakładam najpierw sobie palcem w obszary twarzy, które później będę chciała właśnie rozprowadzić na nim podkład. Jak widzicie, on ma idealnie żółty kolor, w ogóle nie ma żadnych podtonów ceglastych, pomarańczowych, w żaden sposób nie jest różowy, więc po prostu, jeżeli właśnie macie taką bardziej oliwkową skórę, jak w większości Europejki, no to możecie śmiało sięgnąć po ten kolor. Ja w zimę używam tego numerku, a w lato używam odcienia 150. Jak widzicie, taka jedna pompka śmiało starcza na całą buzię, bez problemu. Od razu mamy wyrównany koloryt, przykryte jakieś zaczerwienienia, drobne niedoskonałości również ten podkład jest w stanie pokryć. Natomiast jak widzicie, mojego George'a na czole on nie pokrył, ale została mi resztka jeszcze tutaj na dłoni, to może sobie akurat w tym miejscu troszeczkę dołożę i jak widzicie, nie jest on zakryty, ale jest na pewno zniwelowany, więc myślę, że tak jak na podkład, który nie jest na pewno podkładem kryjącym, to myślę, że całkiem fajnie. Jeszcze gąbeczką, też ściągając nadmiar. Zawsze skupiam się na tym, żeby tutaj było jak najmniej podkładu, ze względu na to, że są to miejsca, które zazwyczaj się najszybciej przepuszczają i po prostu ja chcę uniknąć tego, żeby mi się w tych miejscach jakoś ten podkład ważył, ścierał albo przemieszczał. A później używam sobie korektora zwykłego, jakiegoś lekkiego. Właśnie teraz mam pod ręką korektor akurat z Bell. Następnym krokiem, który wykonuję, aby utrwalić sobie ten podkład, jest przypudrowanie twarzy i w tym celu używam pudru od Bebo Fixing Powder. Jest to bardzo tani produkt, który bardzo fajnie się również sprawdza, jeżeli chodzi o współpracę z tym podkładem i o utrwalenie tego podkładu. Ja robię standardowo tak, że obszar okolicy pod oczami zawsze, ale to zawsze najpierw przypudrowuję, nakładając na gąbeczkę. Akurat to jest gąbeczka chyba z Inglota albo z Donegal i sobie tutaj dociskam ten puder transparentny. To wygląda na początku trochę śmiesznie, ale zawsze tak robię i to się naprawdę świetnie sprawdza. Nic się później w ciągu dnia nie przemieszcza, więc zawsze sobie najpierw tutaj właśnie w tą okolicę pod oczami tak aplikuję właśnie puder, którym utrwalam. W sposób widzicie, jaka jest różnica od razu. I tak samo z drugim okiem. Później te śmieszne takie białe placki sobie omiatam jeszcze pędzel z naturalnego włosia od Hakuro. No i też odrobinkę nakładam sobie później na ten pędzel i omiatam też resztę twarzy. Tak wygląda generalnie moja twarz po nałożeniu podkładu i po utrwaleniu go po prostu, tak aby służył faktycznie te minimum 10 godzin. Czasami są takie sytuacje, wiadomo, że potrzebujemy go mieć dłużej na twarzy, więc ja wtedy standardowo sobie nadmiar
produktu, gdzie widzę, że mi się po prostu gdzieś może nie waży, ale na przykład zbiera pod wpływem tego, że się skóra po prostu przetłuszcza. Teraz sobie w ciągu dnia na przykład ściągam bibułkami matującymi, troszeczkę później nakładam tylko i wyłącznie tego pudru matującego i po prostu nic więcej nie robię, nie dokładam w ciągu dnia w ogóle podkładu. Nic w tym temacie nie robię, ponieważ wiem, że wyglądałoby już niefajnie. Podsumowując, bardzo fajnie się nakłada, bardzo fajnie się rozprowadza. Zdecydowanie jest dobry dla osób, które mają cerę ze skłonnością do przesuszenia, ponieważ jednak ma troszeczkę w sobie takich właściwości, które ją nawilżają. Ma, myślę, krycie takie małe do średniego. Przypuszczam, że można by było nim zbudować kolejne warstwy, natomiast nie wiem, jakby się to utrzymywało. Jeżeli chodzi o utrwalanie tego pudru i współpracę z innymi produktami, to współpracuję z wszystkimi produktami. Najbardziej mi się sprawdza utrwalony właśnie tym pudrem Fixing Powder od Bibo, ponieważ mam takie wrażenie, że one są dla siebie stworzone jako duet. Więc tak, tak to wygląda na chwilę obecną. Dziękuję Wam bardzo już teraz za oglądanie. Mam nadzieję, że ten króciutki filmik Wam się przyda i przekona Was do tego, żebyście zaopatrzyły się właśnie w ten podkład od L'Oreal Infallible, ponieważ on po prostu jest moim zdaniem godny polecenia i sprawdza się kapitalnie. Także jeżeli poszukiwałyście super produktu na dzień z naturalnym wykończeniem, średnim kryciem, to ten wyszer będzie strzałem dziesiątkę, więc możecie śmiało polować na internetach. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za oglądanie i być może widzimy się lub się nie widzimy. Jeżeli lubicie takie testy, pierwsze wrażenia, to koniecznie dajcie łapkę do góry, a my widzimy się już w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa!